Panie trenerze, dobrze się zaczęło, a kiepsko się skończyło niestety. No tak, no, myślę, że tak to można podsumować. Powiem szczerze, że pierwsza połowa gdzieś tam mnie zbudowała osobiście, bo fajnie graliśmy. Myślę, że chłopaki też byli naładowani taką fajną energią, że dużo rzeczy nam wychodziło, mieliśmy swoje sytuacje, jakiś słupek, gdzieś poprzeczka, jakieś takie, mówię, gdzieś były możliwości, żeby strzelić. Tracimy bramkę tak naprawdę w końcówce pierwszej połowy. Nie wiem, czy był faul, czy nie było faulu. Natomiast samo nasze zachowanie w tej sytuacji było nie najlepsze. Można było tego uniknąć. Schodzimy do przerwy. Po przerwie też gdzieś tam ten początek nie najgorszy, ale po stracie bramki na 2-1 głowy siadły, no i już później to strzelali jak do kaczek, także skończyło się tak, jak się skończyło. Wyszło na to, że Mrągowia ma lepszą ławkę rezerwowych od 100 mil. Nie wiem, czy tak można porównywać 1-1. Na pewno dzisiaj byliśmy troszeczkę osłabieni brakiem Pajdaka, brakiem Wojtka Żelazo. Jeden kontuzja, drugi kartki. Nie było też dziś chłopaków z jedynki. Wiadomo, że oni mają też sytuację taką, gdzie nie bardzo jest jak korzystać z tych chłopaków. Więc no, na pewno jakość była po stronie Mrągowi, nie da się ukryć. Myślę, że ta nasza wola walki, determinacja, chęć, żeby tą szalę przechylić na naszą korzyść, no to było za mało, no bo jednak finalnie wygrała piłka nożna i trzeba oddać Mrągowi, że, no, że po prostu jakościowo byli lepsi, wykorzystali swoje sytuacje i myślę, że zasłużenie wygrali. Kontuzji w pierwszej połowie dostał Abramczyk. Wiadomo, co z nim? Na razie tylko przypuszczenia. Podejrzewamy naderwanie mięśnia dwugłowego. Pewnie też przerwa około, myślę, 2-3-4 tygodni. Także kolejny zawodnik, myślę, taki kluczowy dla nas. Prawdopodobnie w najbliższych meczach nie wystąpi. No ale mówię, akademia młodzieżą stoi, więc będziemy po prostu sobie dokoptowywać kolejnych chłopaków. No wiadomo, że to jest w pewnym sensie dla nas, może nie ze szkodą, ale no wiadomo, że Marce to jest zawodnik, który przede wszystkim jest bardzo dobrym piłkarzem, ale też duchem, takim dobrym duchem drużyny i brak jego na boisku, myślę, będzie widoczny. Wynik o tym nie świadczy, ale jak miałbym wybrać zawodnika, który się tutaj mocno wyróżnił, to bramkarz, który miał bardzo kilka fajnych, ciekawych interwencji. No tak, Krzysiu dzisiaj stanął na wysokości zadania. Troszeczkę się, powiem szczerze, może nie tyle obawiałem, bo tak jak powtarzałem wcześniej, nie ma się czego obawiać, ale gdzieś to była dla mnie niewiadoma, bo tak naprawdę wskoczył do składu bez gry, bo nie grał w meczach mistrzowskich ostatnio, ale bardzo dobrze sobie poradził. Myślę, że jeszcze paru innych za tą pierwszą połowę można by było wyróżnić. Tak, Tatia, Lutek, Marcel, no generalnie myślę, że większość realizowała swoje zadania bardzo dobrze, no ale wynik faktycznie gdzieś ten obraz może zamglił i no, jeżeli chodzi o całokształt, no to faktycznie no, Krzysiu generalnie był dzisiaj najlepszym naszym zawodnikiem.